Hejka, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zabieram was z sobą do galerii na świąteczny przegląd nowości artykułów bożonarodzeniowych. Co prawda mamy dopiero początek listopada, ale będąc ostatnio na treningu zauważyłam, że już w większości sklepów są świąteczne dekoracje, jakieś ubrania, artykuły do pieczenia, więc stwierdziłam, że lepiej zabrać się za ten filmik teraz niż pod koniec miesiąca, jak już nic nie będzie, ale mam nadzieję, że pod koniec miesiąca będą jakieś kolejne nowości i uda mi się nagrać taki filmik, tym razem część drugą. Przepiękny jest ten sweterek, piękny. Ten jest bardzo ładny. I ten. Uwielbiam świąteczne koce i są naprawdę piękne. Ten jest na przykład bardzo ładny, podoba mi się ten. Jest taki mięciutki i ten jest też taki fajny, mięciutki, właśnie lubię z tego materiału kocyki. Bardzo ładne są. Kolekcja kubków i słoiki na świąteczne ciasteczka. Te są bardzo fajne z tymi złotymi reniferami. Zobaczcie, jaka urocza poduszka w Sinseju. Mega fajna. O, i tutaj jest jeszcze dziadek do orzechów. To szczerze mówiąc, wybrałabym chyba dziadka niż pingwinka, bo uwielbiam dziadka do orzechów. Tu mamy taki fajny kalendarz adwentowy z Myxa, nawet nie widziałam go, oglądałam kalendarz adwentowy już w internecie. I ten jest mega fajny, z Revolution.
Tutaj mamy kalendarz ze świecami i z kulami do kąpieli. Kupiłam sobie płaszcz w Hemie i złapał mnie właśnie deszcz. I to jest taki zimowy płaszcz, ale nie wiem, czy go zostawię. Ponieważ niby jest zimowy, niby jest gruby, ale no jednak ja nie jestem pewna, więc pokażę go mamie w domu, jest taki brązowy. Ja potrzebuję po prostu mieć kurtki bardzo grube, jak na trzaskające mrozy, więc zobaczymy, jak będzie fajnie, to sobie go zostawię, dokupię jakieś fajne rękawiczki, szczapkę, szalik i będzie git. Taki cudowny płaszcz na zimę, w sumie to nie był płaszcz, to był kożuch i on był taki gruby, normalnie jakby on z Rosji sprowadziła, ale jest już mamy niestety za mały. Złapał mnie deszcz po drodze i tu słownie zrobiło się tak ciemno i czarno. Jestem cała mokra dalej, ale chciałam dokończyć ten filmik teraz, zaraz po powrocie. Odwiedziłam parę sklepów i było to Pepco, Kik, Rossmann, Sinsay, Krop. Na chwilę zajrzałam do House'a, widziałam tam bardzo ładny taki zimowy sweterek. I wydaje mi się, że to chyba było wszystko, ale wcześniej mogliście zobaczyć, jeśli po prostu coś pominęłam. Generalnie no to rzeczy jest sporo, bardziej są to takie duperelki, ozdoby do pokoju, do domu, niż jakieś takie potrzebne rzeczy, no wiadomo, trochę bombek, jakieś tam kuchenne akcesoria, koce, czyli tak typowo. Bardzo dużo kubków, przepiękne kubki były w Sinsayu, ten taki pierniczek kosztuje 20 zł, bo widziałam na TikToku, że ktoś mu 30, kosztuje teraz 20, także jak ktoś bardzo chciał zakupić, to polecam, bo jest naprawdę przepiękny. Także no, ja osobiście uwielbiam kubki, uwielbiam koce, więc mi się najbardziej kubki i koce podobały. Bardzo fajne też dekoracje na choinkę były. I polecam Wam zacząć zakupy świąteczne już teraz, tak jak widzicie, coraz więcej tego asortymentu świątecznego się pojawia. W Rossmannie jak byłam, jeszcze nie było wszystkich półek zapełnionych, były te specjalne świąteczne półki, ale były one puste, także myślę, że na dniach się coś pojawi. Więc no, jeśli planujecie świąteczne zakupy, to możecie już pomyśleć teraz nad zakupem, bo wiadomo, jak się wszyscy rzucą, później tego już nie będzie. Podejrzewam, że i tak pod koniec miesiąca, na początku grudnia, jakiś tam kolejny nowy asortyment zostanie dodany. No ale jak widać, listopad się zaczął, święta tuż, także już wszystko, że tak powiem, się przygotowuję. Jeśli chodzi o największą ilość świątecznych dekoracji, to zdecydowanie jest to Pepco, myślę, że na drugim miejscu Sinsay, ale wiadomo, tam też są ubrania. Ubrań nie nagrywałam, bardzo dużo fajnych ubranek jest dla dzieci i w Pepco i w Sinsay naprawdę świetne te ubranka są. No, Pepco zdecydowanie tutaj mega dużo tych świątecznych produktów. Co mi się najbardziej podobało w Kiku, to to, że były takie kolorystyka, były dwa działy, takie czerwono, złoto, zielone i drugi taki bardzo dziewczęcy, srebro, róż, biały. Ja rok temu miałam właśnie choinkę w takich kolorach, więc jakbym miała dekorować pokój w tym roku na pewno znowu z tą choinką, to myślę, że postawiłabym właśnie takie różowe, białe dodatki i naprawdę pięknie by to wyglądało. Także jeśli poszukujecie właśnie takich bardzo dziewczęcych dodatków z srebrnymi detalami, różowymi, to polecam zajrzeć do Kika, jeśli macie w swoim mieście. Na pewno znajdziecie coś tam fajnego. Jeszcze jedno, co zauważyłam, to to, że jak na razie w tym roku Grinch króluje. Byłam w House'ie, w Kropie i w Sinsayu i naprawdę pełno ubrań z Grincha. Jest, nawet takie śmieszne, fajne kapciochy były. I to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Taki krótki, mam nadzieję, że nie był zbytnio chaotyczny. Pierwszy raz nagrywałam taki film, także troszeczkę się stresowałam w miejscu publicznym nagrywać, bo co innego nagrywać w mieście, gdzie ludzie po prostu gdzie widzą, a co innego w galerii. Lekko się denerwowałam ochroniarzami, ale dałam sobie radę. Bardzo mi się podobało, mam nadzieję, że film też Wam się spodoba i widzimy się już niedługo. Pa, pa!